Dobra, ile kosztuje pre-order, bo już można zamówić, tak? A ja powiem, chcę sobie na Xboxa kupić i zapłacę ile? Pre-order now i zapłacimy 39 zł, jest, nie, 400 zł. Ja pierdziele! 4 paki, serio? Trochę dużo, nie? Mi się wydaje, że dużo. 400 zł, ale to jest jakaś wersja super premium, czy to jest zwykła wersja? Bardzo dużo, nie? Ile Forza Horizon 5 kosztuje? 5... zobaczmy. Nie wiem, czy będę mógł tutaj kupić. Mogę kupić chyba jako prezent. O, mi pokazuje... To zobaczcie, wersja premium, ta najdroższa wersja Forzy kosztuje 440 zł. Najdroższa, nie? Edycja Deluxe kosztuje 350. Nowy Need for Speed kosztuje 400 zł? Wow! Wow, ja liczyłem na, a to jest cena bazowa, nie? Ja liczyłem na jakieś 250 zł, to już chyba minęły te czasy. Tak, właśnie chodzi o to, że to chyba bez dodatków, czekaj, bo tu jest, o, tu są jakieś wersje, nie, dobra. To jest Palace Edition. Standardowa wersja kosztuje 350 zł, tutaj można wersję wybrać, okej. Okay. Już się przeraziłem, no to w sumie tyle co Forza. Szacuję, że w tej grze będzie samochód dużo mniej niż w Forzie, nie? Tak, coś, takie mam przeczucie, ale mogę się mylić. Jak myślicie? Dobra, przeglądamy sobie dalej. Need for Speed, może tutaj będzie to dobrze rozpisane. Need for Speed już się pojawił na Steamie. I na Steamie jest za 299 zł? Czemu taka różnica? Skąd taka różnica? Tutaj w ogóle nie mogę wczytać ceny, niestety. I tutaj ciekawa sprawa, bo wcześniej patrzyliśmy, że na Windowsie jest za 400 zł, 399 zł, ta wersja premium, czy tam Palace Edition, a ta zwykła wersja kosztuje 300 zł, tak? No to chyba jest różnica, 50 zł, to zjeść pizzę albo nie zjeść pizzy, no nie? Zobaczmy, co nam daje ta zwykła wersja, czy to jest gdzieś tu rozpisane w ogóle? Tu mamy też dużo informacji, co i jak. Jeśli chodzi o wymagania, nie ma na razie wymagań. Key features, dobra. The world is your canvas, graffiti, bla bla bla. High energy visual and sound, ok, sound, start button, to co mieliśmy w poprzednich Need for Speedach. Generalnie nic się z tego tutaj opisu nie dowiemy, no nie? Najwięcej pewnie się dowiemy wtedy, kiedy będzie już gameplay jakikolwiek, prawda? Dobrze, tutaj mamy rozpisane te wersje, więc tak, tu jest wersja Palace, Glassy Driving Effects, co to jest? New Glassy Driving Effects, nic mi to nie mówi kompletnie, no. Co to znaczy? Wiecie, jak to było w języku polskim przetłumaczone? Efekty jazdy. O, i na Originie jeszcze możemy sprawdzić. Tutaj akurat na tym komputerze nie mam Origina. Dobra, tutaj jakieś takie pierdółki widzę, że ten, za ten ekskluzyw jest. Jakieś samochody może nowe? Nie wiem. Pre-order content. Driving effects. To samo jest, kurde, zobaczcie. Driving effect. Co to znaczy driving effect? Zaraz wejdziemy na oficjalną stronę, spokojnie. Driving effect. License plate, czyli jakaś specjalna pewnie. Banner artwork and sticker. I dostajemy 150 tysięcy. Multiplayer use only. To jest bardzo ciekawe, zobaczcie. Multiplayer use only. Czyli będziemy mieli oddzielne konto na singlu i oddzielne konto na multiplayerze. To może znaczyć, że ten tryb multiplayer będzie jakoś bardziej rozbudowany. Jak myślicie? Okej, okay, i na stronie Need for Speeda coś tam jeszcze mamy, tak? Już patrzam. Ja tu chyba nawet byłem. Jestem tu. Rządź ulicą, znajdź wolność fali. No to ciekawe, że jak jesteśmy na tej stronie Need for Speeda, to odsyła nas do sklepu Microsoftu, nie? Odsyła nas tutaj. Może ja patrzyłem tą wersję Xboxową, która jest droższa. Tu na przykład na EA App może będzie taniej. Tak, tutaj widać, że jest na Xboxa jest drożej o 50 zł. Mimo, że żeby grać online, to na Xboxie dodatkowo jeszcze musimy płacić abonament, no nie? Ślisko. O, tutaj jest to wszystko ładnie rozpisane, zobaczcie. No, tutaj ładnie to widać. Na Steamie ciężko mi było dojrzeć się. Tutaj jeszcze widać, że jakieś niedoskonałości są. Zobaczcie, coś się kod nie zrobił. Także no, dopiero co to wrzucili, także nie ma się co dziwić. Widzę, że tutaj dodatkowe screeny są. Spoko. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Zobaczyć. Prezentacja Need for Speed. Świat to twoje płótno. Już wkrótce... Aha, czyli tutaj będziemy poznawać pewnie Need for Speeda po kolei. Tutaj jest dużo napisane o tym w sumie.
Lakeshore City. Napad na rodziny, warsztat samochodowy. Odzyskać bezcenny samochód. O, ciekawe. Lista samochodów jest, tak? Czekaj, ale gdzie? O, ale teraz będziemy mieli, zobacz. Po tej stronie jest Need for Speed Heat, starszy Need for Speed, a po tej stronie jest nowy Need for Speed. Jedziemy od początku, zobaczcie. NSX, NSX 17 rocznik, Acura RSXS, RSXS 4, Romeo Giulia Quadro Foggio Performance, tutaj nie ma tego napisane Performance, DB5, DB11, co jest? To jest Volante, tak? DB11, Vulcan, nie ma Audi, zobaczcie, tutaj były dwie Audice. S5 Sportsback i V10 R8. Nie ma Audi kompletnie. Ej, patrzcie, to samo. Dobra, jedziemy dalej. BMW M3. Tutaj mogą być nie po kolei i są nie po kolei. X6 jest. M3, tutaj są M3. Jest M3, ale nie wiadomo z którego roku. Tu jest M3 Cabrio. Może coś tutaj pozamieniali, no nie? M4 gdzieś tu była. M4 GTS, tu M4 z 18, to pewnie będzie to samo. Z4 jest. Competition, tutaj mamy Competition M2, bardzo fajny samochód, tylko że no było, tak? Jedziemy dalej. Nie ma Bugatti, nie było Bugatti w tym? W poprzednim Need for Speedzie, hicie? No ciekawe, nie ma. Jest Buick. Ej, patrzcie, nie było Bugatti, nawet nie zauważyłem, że w hicie nie było Bugatti, czujecie to? Dobra, jedziemy dalej. Stingray, to tutaj mamy zamiast Stingrajki, mamy ZR1. Tutaj mamy ZR1, okej, dobra. To może tutaj są po prostu zamienione kolejnością, wygląda na to. Challenger, no generalnie chyba to samo, tak? Ferrari. Tutaj Ferrari jakieś, nie wiadomo jakie Ferrari. LaFerrari jest, czy tu było LaFerrari? Chyba też było, jest LaFerrari, proszę bardzo. Idziemy dalej, co my tu mamy? Honda S2000. Była Honda S2000 tutaj w tej liście. Zwróćcie na to uwagi. Uwagę, tutaj jest Ultimate Edition. Honda. Nie ma, Infiniti jest, okej, okay, jest Infiniti. Ej, no patrzcie, to samo. Jaguar, oni chyba też zrobili kopię i wklej z tej starej listy, tak to wygląda. Regera, jest Regera. Czekaj, to się inaczej, nie, ja zawsze mówię Countach, a to się powinno mówić Countach jakoś, tak o. Countach się powinno czytać. Jest oczywiście tutaj i nawet ta sama wersja. Proszę bardzo, jest. Huracan, jest Huracan. Oczywiście, że musi być Huracan. Aventador SVJ, zobaczcie. I Aventador S, ale czy jakieś... Nie, dobra, to samo. Tylko, że tu są Roadstery dodatkowo. Okej, okay. To Lambo mamy to samo. Land Rovery, dokładnie to samo. Lotus Exige, jest Mazda. Tu mieliśmy trzy Mazdy, tu mamy trzy Mazdy, okej. Okay. Załatwione. McLaren P1, McLaren P1. Chyba będzie to samo, chociaż tu mamy GTR, jest GTR, był GTR tutaj gdzieś, jest GTR. Co wy na to? Ej, wszystko praktycznie to samo, nie? Mercedes, coś z Mercedesów ciekawego jest nowego? Może, bo tutaj nie ma roczników, zobaczcie, nie? Więc może będą nowsze niektóre samochody w stosunku do tej listy, ale śmiem wątpić. Tutaj, jeszcze raz, słabiutko. Najlepiej by było jakoś to tak bezpośrednio porównać, nie nałożyć jedną listę na drugą i zobaczyć. Tutaj też był Mercury. Okej, okay, dobra. Myślałem, że nie było Mercury, bo nie kojarzyłem go, ale był. Także było. Mini Cooper, Mitsubishi, 9 i 10, dokładnie to samo. Mitsubishi Eclipse GSX i tu Mitsubishi Eclipse GSX nie było, także tu jest, to jest taka nowość. Był w wcześniejszych Need for Speedach, nie tych najstarszych, gdzieś tam sobie był. Ale fajnie, że jest znowu, spoko. GTR Premium, tu chyba z grubsza jest to samo. Jest GTR, zobaczcie, jest GTR Nismo. Teraz nie wiadomo, który to GTR. Czy to jest ten nowy, który jest już generalnie stary, ale to jest ten nowy, ta ostateczna wersja Nismo, czy to jest R34, nie? Nissan Z Proto. Czekaj. Z Proto, a możemy wyszukać sobie. I mi się wydaje, że to jest 370, nowa wersja 370. A, dobra, to jest ten.
On się jeszcze inaczej tam nazywał chyba, a może mi się wydaje. To jest ten taki dziwak, to jest nowość chyba. Tutaj w starym Need for Speedzie tego nie było, nie? On miał niedawno swoją premierę. To jest ten taki, z takim dziwnym tyłem. Tak, spoko wygląda, nie ma tragedii. Tył jest dziwny, trzeba się do niego na pewno przyzwyczaić, ale nie wygląda źle. Nissan Proto, to jest taka 370, zobaczcie, mam tu V6. Jakby to jest następca 370, zdaje się, nie? Tylko taki odnowiony. Sześciobiegowa skrzynia ręczna, 400 koni mechanicznych, damn. No, to jest chyba taka nowość. Tutaj tego Nissana nie było, za to mieliśmy 370 Nismo. A tu też jest, także nieważne. To jest chyba nowość. Także mamy taką nowość, że nowość. Nowy samochód Z Proto. To jest zupełna taka nowość. Spoko. Ten, co nie wychodzi na Europę. Coś tam było. Nie pamiętam, który to był. Także nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ale coś było z tymi nowymi samochodami, że niektóre nie wychodzą na Europę. Dobra, lecimy dalej. Tutaj Nissany, powiedzmy, że załatwiliśmy. Plymouth Kuda jest... Barracuda jest, ale to jest, nie, to nie jest, to jest to samo? Chyba tak, tylko że tutaj trochę inna nazwa. Polestar One, bardzo fajnie, że się pojawił, może będzie można go mieć w innej wersji niż z tym bodykitem z Hita, zobaczymy. I Porszaki, tak wyglądają Porszaki tutaj, pozamieniali, żeby było trudniej znaleźć, nie? Nie wszystko jest tak po kolei jak na tej liście, co? No tak na pierwszy rzut oka dwa samochody są takie ciekawsze. Volkswagen jest, Golf GTI stary, Club Sport, czyli nowy, Volvo. To samo. Jakby Tesli nie ma. Tesli ponoć nie będzie w żadnej grze wyścigowej. Chyba że w jakiejś tam torowej może się pojawi grze. Powiem ci, ziomek, tak trochę kiepściutko. Lista samochodów wycięta dosłownie z Hita. Dosłownie, dwa, trzy samochody nowe. Ja nie czuję się zaspokojony, ja tutaj liczyłem na jakieś M8, tego typu sprawy. Co jeszcze tu możemy przeczytać? Dobra, zwiastun tutaj nam się pojawi. Dzięki Uloki za subika. Tak, Hit też na zwiastunek wypadał super. No, wiecie, z tego nic się tak naprawdę nie dowiedzieliśmy, z tego zwiastuna Need for Speedowego, dlatego że to był taki zlepek cinematików. Może ja odpalę, bo mam pobrany ten zwiastun. To był zlepek cinematików i tu na tak naprawdę nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy, nie? Sobie odpalimy. Ten Nissan Proto wygląda jak Aston Martin? Może. Na pewno ładnie zmontowany obraz z muzyką. Mi się te wstawki anime podobają. Nie wiem, czy to są wstawki, czy tak powinienem mówić anime, czy po prostu animowane. Dym spod opon to nie jest wypisz, wymaluj jak te rzeczy z Dekru 2, no nie? Wiem, że nie słyszycie dźwięku, ale to jest najlepsza scenka. Czekaj, przewinąłem za daleko. Tutaj. Czy my podczas włączania Nitro będziemy mieli takie efekty? Zobacz, tutaj jakaś taka fala uderzeniowa, nie? Oh my god. Damn. To jest. Nie potrafię ogarnąć tego Need for Speeda, ale to pewnie dowiemy się dopiero więcej, jak jakiś pierwszy gameplay wypłynie. No i poczekamy sobie. Teraz jest październik. Mamy cały październik, cały listopad i na początku grudnia dopiero zagramy. Także dwa miesiące czekania. No jest trochę czekania. Dzisiaj jest który? 6 październik. Także trochę sobie poczekamy, nie? No, lista samochodów nie zachęca. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie zrobili z tym prowadzeniem samochodu, że będzie jednak trochę lepiej niż w Hicie, chociaż już było dużo lepiej niż w Paybacku. Mam nadzieję, że tutaj Crytyron naprawił to już całkiem i będzie dużo lepiej. Zobaczymy. Na razie tak naprawdę wiemy tyle co nic, nie?